Michał Cieślak, nieznacznie wyższy, 191 cm. Cieślak, rywal, tutaj są różne dane, jedno miał 189, drugie 187, ale to naprawdę nie ma większego znaczenia. Sędziom reglamentowego pojedynku Grzegorz Polenda, Jan Kowiak, Małek Moszułański punktują na punkt. No jestem bardzo ciekawy początku, czy Michał od razu bardzo mocno zaatakuje i pokaże, że jest numerem jeden w Polsce, że naprawdę te walki o Mistrzostwa Świata dużo mu dały. Chciał Sakura Senior, twardowski, jest twardzielem, nie ma nic do stracenia. Zobaczymy, jak będzie przygotowany, tu mocny od razu wraca przednią ręką Michała Cieślaka. Ale Cieślak już niewielu twardzieli łamał w swoich pojedynkach. Faktycznie Twardowski wytrzymał walkę na dystansie 8 rund z Richardem Riakpore w 2021 roku w październiku na Wembley. Leżał tam wprawdzie na deskach w 8 rundzie, ale przetrzymał walkę i walczył dzielnie przez 8 rund, przegrywając w punktacji sędziego Chaza Coakley'a 72-79. No, już mam wrażenie, że odczuł mocne uderzenie od Michała Cieślaka Twardowski. Może tylko tak pokazać, bo tutaj Michał wyraźnie poluje na takie mocne trafienie od razu na początku pierwszej rundy, żeby pokazać, że tu nie będzie żartów. Twardowski od października ubiegłego roku nie walczył. To jest po tej sporej przerwie, już prawie rok, pierwszy jego pojedynek. Natomiast w tym roku Cieślak walczył dwukrotnie z Lawrencem Okoli o pas WBO. W Londynie, przegrywając na punkty, a później szybko skasował już w pierwszym starciu Niemca Henryka Kellinga w czerwcu tego roku w Kielcach. Twardowski ma przydomek pogromca Krzyszka Zimnocha, który był na topie i wtedy on nie chce za bardzo mieć tego i powiedział, że przyjmuje to wyzwanie od Cieślaka, bo chce pokazać, że naprawdę może mierzyć się już z takimi zawodnikami, jakim jest Michał Cieślak. No zobaczymy, odważne stwierdzenie. No, prawda jest taka, że z Riakpore, jak powiedziałem, to 8 rund wytrzymał, ale jednak przegrał tam zdecydowanie. Ale komentowałem ten pojedynek i uważam, że dzielnie stawał z tak dobrym pięściarzem, jakim jest Riakpore. No to właśnie świadczy o tym, dlatego że nie jest przypadkowo jakby dobrany do Michała Cieślaka. Tak jak sam mówisz, widziałeś tę walkę z Riakporem i tam przegrał zdecydowanie, ale mimo wszystko przeboksował cały dystans. Więc potrafi się bronić, potrafi wychodzić z opresji, jak również postawić. O, teraz idealny prawy, taki krótki z krokiem w tył Cieślaka, trafia mocno Twardowskiego. Tak, spadł z góry, taki bardzo niebezpieczny, ale pokazał już, no teraz znowu otwarty był Twardowski na te ciosy. Ale poszli prawy na prawy, naprawdę aż był zgrzyt w tej wymianie. Ratował, poleciał do przodu. Oczywiście nie było liczenia, ale widać jakie spojrzenie agresy Michała. No to jest cały Michał, bardzo agresywny. Chwilami taki, powiedziałbym, nie uznający tutaj żadnych półśrodków, gom kończący pierwsze starcie. No ale bardzo spodobał mi się on też, po tym nie boi się podjąć ryzyka. Pomimo tego, że wydaje się być już zraniony, wyraźnie nie chce oddać pola. No to jeszcze bardziej frustruje Michała, bo ta mina pokazywała, że jest naprawdę bardzo mocno nakręcony do tego pojedynku i chce tutaj pokazać, że jest na pewno numerem jeden albo w czołówce tej wagi w Polsce. No ta pierwsza runda już pokazuje, że tutaj letniej atmosfery nie będzie. No tutaj nawet trafił tym prawym na górę, przedarł się przez wysoką gardę, poprawił jeszcze prawym na dół, ale za chwilę tej pokaz siły fizycznej zademonstrował Cieślak. Cieślak jest bardzo silnym fizycznie pięściarzem, wysoki, duży zasięg, 201 cm, ale Twardowski też ma ten zasięg bardzo solidny, zaledwie o centymetr mniejszy. No ale musi uważać, musi się kryć za podwójną gardą Twardowski, bo te bomby lecą z obu stron i te prawe sierpy, lewe Cieślaka.
Teraz się ustawia z pozycji odwrotnej. Cieślak lubi to robić. Tak, widać, że ma to łatwość przechodzenia. Niekoniecznie długo zostaje w tej pozycji, ale próbuje skrócić, bądź wydłużyć dystans. Widocznie te elementy ćwiczą z trenerem Miczkiem na treningach. No ale Twardowski podoba mi się, postawił się naprawdę, wie, że to jest dla niego ogromna szansa. Jest twardym zawodnikiem, pomimo tak małego doświadczenia, jeśli chodzi o bok zawodowy. Widać, że tutaj przyjechał dać siebie wszystko i walczy o zwycięstwo. No, teraz uderzenie w tył głowy. Ale odwrócił się oczywiście, także tutaj jakby dwa elementy na to wpłynęły, co się stało. No tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że celem Michała Cieślaka, jak widać w tym wojennym rynku, jest zwycięstwo przez knockout. Michał zawsze na każdym sparingu, zawsze bardzo mocno przykłada dużo energii, wkłada w każdy trening. On po prostu taką ma naturę, że zawsze szuka mocnych siosów i wygrania walki przed czasem, no ale bardzo ciężko pracuje na tych treningach, stąd zapewne chce potwierdzić to w kolejnym pojedynku, że będzie znowu szukał szans, zresztą powtarza to w wywiadach kolejnej walki o jakiś znaczący tytuł. No ale widać, że również sporą mocą dysponuje Twardowski. Mówię tu o tych przepychankach ringowych. Tak, przede wszystkim nie boi się podejść, pójść na wymianę cios w cios. Też widać, że wierzy w swoją siłę i tutaj na pewno będzie próbował. No na razie taka walka o środek ringu. Kto koło mocniej trafi i ustawi pojedynek. I teraz zaryzykował prawy, lewy Twardowski, ale ładnie na nogach odszedł Cieślak. No taka próba wyrwania się z klinczu przez Twardowskiego i uderzenie prawym podbródkowym. No będzie ten prawy sierpowy Michała. Wiemy, że to potrafi, ale wtedy, kiedy walczy z normalnej pozycji, a nie z pozycji Mańkut. No teraz przestrzelił, uderzył jeszcze lewym sierpowym. No teraz wydaje się być zamroczony Twardowski, bo odczuł 40 uderzenie. Teraz wyraźnie klinczuje. No, zauważył to Michał i od razu widać się, jak agresywnie próbuje ruszyć na Twardowskiego w końcu tego drugiego starcia. No, no takie, powiedziałem już, było przechylanie się szali w jedną stronę po tych mocnych, nie zawsze czystych ciosach Michała Cieślaka. Ale widać, że emocje po obu stronach, również i w narożniku jednym i drugim. Widzę, jak tutaj podczas trwania rundy skacze przy ringu Andrzej Liczyk. Przed laty naprawdę solidny pięściarz, brązowy medalista Mistrzostw Europy w puli w 2004 roku, olimpijczyk ZAD. No to wyraźnie w tej końcówce tego drugiego starcia widzieliśmy, że Twardowski już chyba odczuł tą siłę pięści. Zaraz zobaczymy na pewno te fragmenty. Taki zaczepnił tutaj lewym sierpowym. Ten drugi lewy sierpowy nie doszedł, ale jak Michał zaczyna, to już zatrzymać się nie za bardzo może. Trzecia runda dziesięciorundowego pojedynku w kategorii junior ciężkie rozpoczęta. No i od razu mocniejszy pressing Cieślaka, już jest blisko. No widać tą ogromną siłę w poczynaniach Michała, jak jest cały wypięty, ile wkłada siły w każdy cios. Próba odpowiedzi lewym sierpowym Twardowskiego, ale nie udana. No teraz trafił prawy i od razu klinczuje i od razu się przykleja Twardowski do Cieślaka, nie chcąc ryzykować kolejnych uderzeń. No ale Twardo znów zaatakował tyle, że w każdej trudnej sytuacji dla siebie. No i teraz wolał przyklęknąć, odczuł to uderzenie. Tak jest. Z jednej strony mądrze, bo mogłoby się to już szybko wszystko skończyć. Pamiętajmy, jest prawie 2 minuty do zakończenia trzeciego starcia. Teraz Michał zaatakuje.
No ale odpowiada najlepszą obroną, więc atak uznał Twardowski. Tak, potrafi to zrobić, ale tam było tak troszkę niewyraźnie, więc do końca widzieliśmy po jakim uderzeniu tak był ten knockdown, ale wyraźnie odczuwa już te mocne ciosy, które wyprowadza Cieślak. Ale też słusznie zauważyłeś, jest odważny. Mądrze też zrobił tę chwilę przyczekania. Ale widać jaką ogromną siłą dysponuje. A teraz piękny prawy kontra. Znów prawy. I kolejny prawy. Kolejny prawy spada na głowę. I teraz znów ta szamotanina w zwarciu. Minuta do końca trzeciej rundy. Jest prawy. Tak jest. No ale te krótkie sierpowe. Ogromna siła z pełnego skrętu. Ale rozbity łuk brwiowy Michała Cieślaka. Nie wiem co było po zderzeniu głowami. Bardzo mocno rozbity łuk brwiowy. To jest naprawdę poważna kontuzja. Zobaczymy, no ale widzę, że jest w stanie walczyć dalej. Ale chyba widzi to Twardowski, jakby też chce podjąć wyzwanie. 40 sekund do końca i co zrobi? Tak jest, akcja prawa na prawy. I kolejny raz na deskach, kolejny raz liczony Twardowski staje szybko. Ale teraz ale dramaturgia tego pojedynku, te oko rozbite naprawdę coraz więcej krwawi. A Twardowski liczony po raz kolejny, ale nie rezygnuje. Nie rezygnuje, zdając go za chwilę do skoczy, będzie atakował. Prawym, tak jest. Ale moim zdaniem za chwilę to się może skończyć, aż ta runda też za chwilę się skończy. Dosłownie 10 sekund do końca. No, ale na to czekali kibice, ale nie zdąży skończyć, czy zdąży? Przyklęknął, no teraz klęczącego nie może tego robić Michał, bo w tym momencie to mu przejdzie, ale ujdzie w łazę. Zdecydowanie to jest właśnie ten syndrom Michała, że on potrafi już. No widziałem wiele takich sytuacji, kiedy można wygraną walkę przegrać w taki sposób. No ale nie zrezygnuje, widzi, że jest bardzo mocna kontuzja Cieślaka. Trzy razy liczony Twardowski, ale długo tam jest Galara, specjalnie przebył troszeczkę dłużej. To ten ochraniacz na szczękę, żeby jeszcze odpoczął chwilę. Tu już się nic nie wydarzy, to już jest koniec rundy, za chwilę będzie ta runda skończona. Tak jest. Widać zdenerwowany tą kontuzją krwawiącego oka Michał Cieślak. Patrzę na powtórkę, no te knockdowny, widać ogromną siłę, no Twardowski. Chyba dzięki temu nie rezygnuje, nie poddaje się, licząc na to, że może ta kontuzja wpłynąć na postawę Cieślaka. Tak, ale myślę, że wcześniej czy później oczywiście, oby ta kontuzja nie stanęła na przeszkodzie Michałowi. Natomiast no, widać jednak przewagę fizyczną Michała. Jest jaką furią to atakuje w tych swoich atakach Michał Cieślak. No przyklęknął wyraźnie. W tym momencie nie wolno tego robić. Po prostu nie wolno. Moim zdaniem w takich sytuacjach przynajmniej należy zwrócić uwagę. Panie sędzio, a nie puszczać to zupełnie płazem. No teraz to może kosztować naprawdę kiedyś Michała ważną wygraną walkę. Tak słusznie to zauważyłeś, trzeba to podkreślać, bo Michał już kilka razy miał podobną sytuację, który troszkę niepotrzebnie to troszkę zachować pewnie w tym momencie podną głowę. No, a tutaj od nowa znowu potężny atak. Widać, już szuka jednego kończącego ciosu Michał Cieślak. No wcześniej czy później to się nie może dobrze skończyć dla Twardowskiego. On tutaj wprawdzie szuka, ale jedno uderzenie od razu się przykleja. Rozpaczliwie klinczuje. Tam to jest mocne ścięcie, ale ale też niewiele więcej może zaoferować, dlatego stara się pójść po prostu cios na cios, widząc tą kontuzję jeszcze Michała. Zapewne starał się przyjąć prawy na prawy. I znów prawy na prawy, później jeszcze był prawy podbródkowy. Tak, teraz trafił w gardę Twardowski. Ten cios nie doszedł celu. No też troszkę spokojnie, stara się przygotować już akcję Michał. Widać, że ta kontuzja mu przeszkadza. Cały czas obciera rękawicą to krwawiące oko.
Tutaj jak chcę uspokoić. Tutaj powinien boksować lewym prostym, Michał, jak najwięcej. Bo to jest uderzenie, które mu otworzy drogę do tego, żeby ten pojedynek wygrać. Tak, nie potrzebnie szuka takiego pojedynczego, mocnego ciosu, który od razu znokautuje Twardowskiego. Wiadomo, miał go na deskach, ale powinien troszkę teraz pokazać, rozluźnić się, poboksować. Na pewno to potrafi robić, a nie polować się na jeden kończący cios. Co robi walka, kiedy używa lewej ręki, kiedy używa lewego prostego? Zdecydowanie w derbatu. Robi co chce, bo chce przygotować akcję. Jest w dużym sensie, tak jak mówisz, przygotowuje akcję i ten prawy jest dużo bardziej skuteczniejszy też. No i przede wszystkim dużo ostrożny dla jego kontuzji, która jest teraz cały czas, widzimy, jak obficie krwawi. Poślizgnął się teraz Twardowski. I zmiana pozycji, był prawy, prosty, przy krótkiej zmianie pozycji na odwrotną. No i teraz takie wejście, no i znów cios tył głowy. Ale jest twardzielem Twardowski, naprawdę. No ale serce do walki. Ale trzeba zwracać uwagę na te rzeczy, naprawdę, bo przyjedzie, będzie walczył na obcym rynku i będzie problem. No. Tak, słusznie to podkreślasz, bo naprawdę na zagranicznym rynku będą sędziowie to karali bezdyskusyjnie ostrzeżeniami, bądź się nawet odjęcie punktu. Trzymaniem, ściąganiem, to są faule. Kolejne starcie za nami. Cztery rundy furii, można powiedzieć, ze strony Michała Cieślaka. Wystarczy, żeby ten boks trochę uspokoił. Tak, troszkę tam przynosiły wprost pojedynek. Zdecydowanie tak, na pewno dużo sparingów i no to po jego natura. On zawsze na sparingach jest agresywny, jest takim zawodnikiem, który lubi iść do przodu, ale więcej techniki spokoju i siły pokazałby naprawdę to, że potrafi też walczyć technicznie. No zobaczymy, no. Jak będzie wyglądał dalej ten pojedynek. W styczniu 2020 roku walczył w Kinshasie o pas organizacji WBC z Ilungą Makabu. Przegrał tam ten pojedynek na punkty, ale jeden sędziów punktował 114-112 dla Makabu jedynie. Inny 115-111, trzeci 116-111. Do pewnego momentu walka była równa, to pamiętamy. Z okoli już tak dobrze nie było. Wyraźniejsza wygrana Anglika, ale też Benczekowacz 115-112 tylko. Dla Anglika. To jak na razie jedyne porażki Michała Cieślaka na zawodowych ringach. Teraz świetnie wyprzedził, właśnie przeczekał. Lewa prosta, nie wróciła do gardy Twardowskiemu i bardzo mocny prawy zainkasował Cieślaka. Ale widać, jak mocny fizycznie jest Michał, naprawdę. No to jest jego taki największy atut. No i teraz znowu ściąganie głowy. No to jest też faul. No teraz można było skontrować Michała, tak, bez przygotowania poleciał do przodu. Tak wpadł i spróbował to zrobić Twardowski właśnie z odczepnym takim lewym sierpowym skrokiem w tył, ale nie trafił. No a teraz potężny lewy. W normalnej pozycji, prosty, lewy, prosty, o którym cały czas mówię i powtarzam. Teraz troszkę był o, proszę, i po lewej można prawy, uderzyć idealnie. Prawy. I wtedy zupełnie to wygląda inaczej. Ale Twardowski jest twardy i mentalnie, i fizycznie. No naprawdę widać, że jest twardzielem. Już tyle zainkasował, ale mimo to cały czas wierzy, że może to jest sprawić niespodziankę. On wie, że to jest szansa życia. Pomimo, że ten pojedynek przegrywa do jednej bramki, ale cały czas serce, charakter niezłomny. Jeszcze ponad minuta do końca rundy. Teraz. Ale biegnie, kapitan. No to zrobił rewelacyjnie. To zrobił rewelacyjnie. To było przy naszych, dosłownie przy naszym stanowisku. Podszedł u nich w lewo. I lewy koniec walki. To będzie koniec walki. Nie, nie, to już nic nie da rady. Nie da rady. Jest knockout. Proszę państwa. Tak jest.
Tak jest, to było czyste uderzenie na wątrobę, przygotowane po uniku, po zwodzie w lewą stronę, czysto ewidentnie na punkt. Tak, nie mógł go złamać ciosami na górę. Złamał go lewym hakiem na dolne partie. Taka mistrzowska akcja. Na pewno zobaczymy tę akcję jeszcze raz. No ta kontuzja na pewno nie pomagała Michałowi, na pewno było nerwowo. Zobaczmy, bo to za chwilę. O, tak, nie, ale można by jeszcze raz to pokazać, bo... Innego ujęcia, tak? Bo to całe przygotowanie, jak on poszedł do pozycji... To ostatnie może z tego ujęcia, zobaczymy, będzie lepiej widać. O, przejście i jest idealnie na wątrobę. Na ruch do przodu. No naprawdę jedna z fajniejszych akcji, które ostatnio oglądałem w boksie. Świetnie to zrobił. Natomiast w tej sytuacji, kiedy rywal klęczy, radziłbym się Michałowi naprawdę wystrzegać, a sędziom zwracać na to uwagę. Za chwilę, proszę Państwa, oficjalne ogłoszenie werdyktu. To oczywiście w przypadku wygranej przez nokaut formalność. Michał wygrywa 23 pojedynek, 17 przed czasem. Jego rywal Krzysztof Twardowski przegrywa czwartą walkę przy 9 wygranych. To jest jego pierwsza przegrana przed czasem. Nie mógł go złamać ciosami na górę, złamał ciosem na dół, na wątrobę. Szanowni Państwo, czas, żeby formalności stało się zadość. Czas ogłosić oficjalnie to, co przed chwilą widzieliśmy. Sędzia ringowy Grzegorz Molenda przerywa walkę w drugiej minucie i pierwszej sekundzie rundy piątej. Walkę, którą przez nokaut techniczny wygrywa Michał Cieślak! A tym samym Michał Cieślak zostaje mistrzem Polski kategorii cruiser. Kategoria uwielbiana przez polskich kibiców boksu. Tutaj można mnożyć nazwiska.